Prot i Hiacynt, czyli Jacek, to święci męczennicy rzymscy z III wieku. Wiemy o nich niewiele, choć o ich kulcie zaświadczają wczesnochrześcijańskie dokumenty liturgiczne. Święty papież Damazy w IV wieku obu męczenników rzymskich nazwał braćmi, nie wiadomo jednak, czy w tym sformułowaniu chodziło o więzy krwi. Prawdopodobnie byli służącymi świętej Eugenii rzymskiej, którzy wraz z nią udali się do Egiptu, gdzie biskup Elipiusz ochrzcił ich. Było to w czasach prześladowania chrześcijan przez cesarza Galiena, od roku 260 do 268. Około roku 262 obaj zostali wysłani przez świętą Eugenię do młodej Rzymianki imieniem Bazylia, by ją pouczyć i ochrzcić. Zostali wtedy pojmani przez pogan, którzy usiłowali przymuszać ich do złożenia ofiary bożkom. Kiedy święci weszli do pogańskiej świątyni, figura bożka spadła i roztrzaskała się. Nie ma pewności, czy Prot i Hiacynt zginęli przez ścięcie, czy przez spalenie. W 1845 roku w katakumbach Bazylii przy Villa Salaria, obecnie to katakumby świętego Hermesa Męczennika, archeolodzy odkryli grób świętego Hiacynta z dobrze zachowanym napisem. Jego ciało było zawinięte w resztki drogocennego materiału. Dzięki chwalebnym czynom świętych męczenników, którymi Kościół rozkwita na każdym miejscu, przekonujemy się naocznie o prawdziwości śpiewanych słów „Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych”, albowiem cenna jest zarówno w naszych oczach, jak i w obliczu tego, dla którego została poniesiona. Ale zapłatą wszystkich tamtych śmierci jest śmierć Chrystusa. Jakże wiele śmierci nabył swoją śmiercią ten, który gdyby nie umarł, ziarno pszeniczne nie doznałoby pomnożenia. Słyszeliście Jego słowa wypowiedziane w obliczu zbliżającej się męki, to jest naszego odkupienia. Jeżeli ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi owoc obfity. Oto na krzyżu Chrystus dokonał wielkiej wymiany. Tam otwarto skarbiec zawierający zapłatę za nas. Kiedy włócznia prześladowcy otwarła jego bok, spłynęło stamtąd wyrównanie za cały świat. Tak nabyci zostali męczennicy i wyznawcy. Wiara męczenników została udowodniona, świadectwem jest krew. Oddali to, czym ich obdarowano i w ten sposób wypełnili słowa świętego Jana: On oddał za nas swoje życie, my także winniśmy oddać życie za braci. Mówi Pismo: gdy z możnym do stołu zasiądziesz, pilnie zważaj, co masz przed sobą, bo i ty masz tyle przygotować. Jakże niezwykły to stół, przy którym sam gospodarz staje się pokarmem. Nikt siebie nie daje za pokarm, czyni tak jedynie Chrystus. Zrozumieli męczennicy, co spożywali i pili, skoro odpłacili tym samym. Lecz jakże mogliby odpłacić, gdyby ten, który dał pierwszy, nie udzielił im, z czego mogliby odpłacić? Tego cóż jeszcze zaleca nam psalm, w którym śpiewaliśmy: Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych? Zastanowił się człowiek, jak wiele otrzymał od Boga. Zobaczył ogrom łaski wszechmocnego, który go stworzył, który zagubionego odszukał, który odnalezionemu darował, który osłabionego w walce podtrzymał, chwiejącemu się nie ujął wsparcia, który zwycięzcę uwieńczył i sam dał siebie w nagrodę. Rozważył to wszystko człowiek i głośno zawołał: Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia. Cóż to za kielich? Jest nim gorzki, ale zbawienny kielich męki. Kielich, którego chory lękałby się dotknąć, gdyby wcześniej nie wychylił go lekarz. O tym właśnie kielichu słyszymy z ust Chrystusa: Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich. O tym samym kielichu mówili męczennicy: podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. A czy nie obawiasz się, że zawiedziesz? Nie zawiodę, odpowiada. A czemuż to? Ponieważ wezwę imienia Pana. Jakże mogliby zwyciężać męczennicy, gdyby nie zwyciężał w nich ten, który powiedział: radujcie się, bo zwyciężyłem świat. Sam Władca Niebios kierował ich myślą i słowem, przez nich zwyciężył na ziemi szatana, a w niebie dał im wieniec chwały. Błogosławieni, którzy w ten sposób wypili kielich. Minęły cierpienia, a nadszedł czas chwały. Rozważcie to, ukochani, sercem i umysłem pojmujcie, co niewidoczne dla oczu, a pamiętajcie, że cenna w oczach Pana śmierć Jego świętych.